Naszym pobożnym modlitwom polecani są zmarli fundatorzy, ofiarodawcy naszego Kościoła, Katarzyna Bieleni z mężem Franciszkiem Jarzyną, z synami, ojcem Karmelitą, Anatolem, Władysławem, Hieronimem, Stanisławem, Franciszkiem oraz księdzem Alfonsem Bieleninem, księża pochodzący z naszej wspólnoty, księża i siostry zakonne pracujące w naszej parafii, dobrodzieje oraz zmarli. Ksiądz Emil Boba, ksiądz Mieczysław Mamulski, ksiądz Stanisław Klimasara, ksiądz Gerard Jajecznica, ksiądz Stanisław Gałgan, ksiądz Franciszek Jarosz, ksiądz Czesław Jurczyk, Józef Jurczyk, Władysława Żona, ksiądz Czesław Jurczyk, Franciszek Jurczyk, Bronisława Żona, Julian Jarzyna, Franciszka Żona, Izabela Pilch, Stanisław i Elżbieta Kasperczyk, Marcin i Katarzyna Halota, Mieczysław Kramarczyk, Janina Żona, Roman Drabczyk, Zofia Żona, Roman Jarzyna z rodzicami, rodzeństwem, Elżbieta i Antoni Nikliwór z dziećmi, małżonkami, Jakub Jarzyna, żona Waleria, Barbara Rydzoń, Agata Jarzyna, Maria Kała, Ludwik Mąż, zmarłe dzieci, Franciszek Wądrzyk, Maria żona, Teofil Wądrzyk, Grzegorz Bliźnik, Stanisław Bliźnik, Gertruda żona, Jan Żurek, Maria żona, zmarłe dzieci, Krystyna Gałgan, Jakub Mąż, Walenty Huczek, Elżbieta żona, Ignacy Wysogląd, Katarzyna żona, córki Karolina i Helena, Tadeusz Dominiec, Franciszek i Franciszka Mądrzyk, Józef Grzesło, Łażej Gałgan, Julianna żona, Franciszek Kasperczyk, Wiktoria żona, Mikołaj Dziuba, Jan Żebrak, Władysława Wąsik z rodzicami, Emil Kliś, Maria żona, Władysław Jaszczyk, Maria żona, syn Ignacy, Józef Kutek, Maria żona, synowie Paweł i Andrzej, Helena i Karol Gałgan, Franciszka i Ludwik Kanowis, Elżbieta Sabuda, Władysław Mąż, wnuk Dariusz, Waleria Wąsik, Ignacy Mąż, Benedykt Adamus z żonami Marią i Józefą, Stanisław Walusiak, Bożena i Dariusz Drabczyk, Stanisława Drabczyk, Honorata Romanek, Stanisław Romanek, Helena Romanek, Błażej Nikliwoc, Anna Gałgan, Grzegorz Ostarca, Ludwik i Maria Pies z rodzicami, Henryk Piech, żona Anna, Franciszek Drabczyk, żona Anna, Władysław Noworyta, Stanisław Isula, Mieczysław Jarosz, żona Stanisława, Ludwik Jekiełek, Jan Madeja, żona Maria, Teofil Kała, żona Helena, córka Jadwiga, Henryk Piskosz, żona Helena, Józef Jarzyna, żony Franciszka i Marianna, Aleksander Surówka, Ryszard Szala, Franciszek Szala, żona Stefania, Jan Boba, żona Rosalia, Zofia i Gustaw Mitore, Jan Zygmunt, żona Helena, syn Józef, Jan Hercog, żona Michalina, Stanisław i Janina Zemanek, Stanisław i Elżbieta Gałgan, Franciszka i Antoni Biernatek, to Katarzyna i Tomasz Jarosz, Maria i Wicenty Walusiak, Franciszek Kasperczyk, żona Elżbieta, Jerzy Jarno, Daniela i Adam Jekiełek, Filomena, Edward Kąsiorek, syn Krzysztof, Elżbieta i Teofil Bliźnik, Jerzy Lurac, Piotr Chmiel, Elżbieta i Franciszek Zając, Tadeusz i Helena Bliźnik, Marian Żak, Tadeusz Sołtys, żona Seweryna, córka Urszula Filip, Józef Żurek, żona Helena, syn Jan, Marian Jurecki, Joanna Nikliwor z Latusek, Zofia i Józef Szala, Roman Wilk, Jolanta i Franciszek Jarzyna z dziećmi, Stanisław Walusiak, żona Franciszka, synowie Ignacy i Franciszek.
Antoni Bernaś, żona Karolina z dziećmi, Jan Pala, Władysław Emilia Jarosz, Michał i Waleria Blarowscy, Maria Jarzyna, Franciszek Jarzyna, Wiesław Klimczak, Mikołaj i Rozalia Jarzyna, Franciszek Sikora, Bronisława żona, syn Józef, Marcin Zajas, żona Elżbieta, zmarłe dzieci, Andrzej Huczek z rodzicami, Stefan Jarosz, żona Teresa, wnuk Marcin, Tadeusz Jarzyna, Anastazja, żona Waleria Jurecka, Piotr Jurecki, żona Karolina, Lucyna Lasek, Maria i Roman Kolasa, Władysław Bliźnik z rodzicami Janem i Katarzyną, Jan Jurczyk, Bronisława żona, Roman Bies, żona Zofia, Sławomir syn, Stefan Galski, Stanisława żona, Błażej Jurczyk, Antonina żona, Emilia Szymeczko, Cecylia żona, Jan Gałgan, Magdalena żona, Henryk Żmudka, Anna i Bartłomiej, Filip, synowie Adam i Roman, Adam Zarecki, zmarli rodzice z obojga stron, Ludwik Kała z żoną Marią, ich dzieci, Mieczysław Kramarczyk z żoną Janiną, Władysław Huczek z żoną Marią, córkami Władysławą i Krystyną, Waleria Tolarczyk, Anna Wysoglon, Antonina i Jan Hatala, Józef Dąbrzał z rodzicami Władysława i Władysław Gurdek z synami Zdzisławem, Józefem Kazimierzem, Zofia i Ludwik Luran, syn Bronisław, Józefa i Marian Płonka, Maria Szczepańska, Marian Ślusarczyk z rodzicami, Franciszek Drabczyk z żoną Teresą, Krystyna Jekiełek z mężami Cyrylem i Ludwikiem, Maria Jurczyk z mężem Karolem, Leszek Jarzyna oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Bramo Niebieska, Królowo w niebo wzięta, Święty Michale, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, wszyscy święci i święte Boże, bądź im miłościw, od zła wszelkiego, od cierpień w czyśćcu, przez Twoje wcielenie, przez Twoje narodzenie, przez Twój chrzest i post święty, przez Twój krzyż i mękę, przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, przez Twoje zmartwychwstanie, przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, przez zesłanie Ducha Świętego, przez Twoje przyjście w chwale. Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy. Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba. Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci. Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia. Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę. Prosimy Cię, abyś prowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim biednym zmarłym wieczny odpoczynek. Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć, wstąpił do nieba. Daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela, przez Chrystusa, Pana naszego. Oh.
Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii Kościoła katolickiego święte księgi odgrywają bardzo ważną rolę. Zewnętrznym tego znakiem jest ozdobiona księga Ewangelii, wnoszona w procesji, okazana w uroczystych mszach świętych przez celebransa. Obchodzimy dzisiaj trzecią niedzielę wielkanocną, nazywaną niedzielą biblijną. Wznówmy sobie również akt żalu, przepraszająca wszystkie grzechy, msza święta sprawowane za Antoninę i Jana Hatala. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Matkę, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładziesz grzechy świata, przyjm błagania nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr powiedział do ludu: Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, sławi sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wy prosiliście o łaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych. Czy my jesteśmy świadkami? Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak przełożeni wasi. A Bóg w ten sposób spełni to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Oto Słowo Boże. Znieś ponad nami
Światłość Twoją, Panie. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto Słowo Boże. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wlękłym zdawało się, że widzą ducha, lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani, dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie, przekonajcie, że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. I w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy. Pewnego razu miało miejsce takie wydarzenie. Pewien marynarz, który już był w stanie spoczynku, opowiadał księdzu takie wydarzenie. Mianowicie to jeszcze było za czasów, kiedy
jeszcze była komuna, no to mówi, na każde wypłynięcie w dalszy rejs było tam kilku takich ludzi, no nie wiem, donosicieli, kształtujących światopogląd świecki, że Boga nie ma, prawda? No więc kilku takich było, zawsze jak prelekcje mieli dla marynarzy, oczywiście niewierzący wielce. I mówi, miało miejsce takie, oczywiście myśmy jako marynarze, no to my każdy z nas swoją wiarę wyznawał, modlił się na swój sposób, zwłaszcza, że mówi, jesteśmy wystawieni, chociaż mamy piękne statki, ale jesteśmy wystawieni na wielką próbę wiary nieraz, jak po prostu na jakimś oceanie. Nawet taki wielki statek jest jak łupinka płynąca, kołysząca się na wodzie. No i mówi, jak się domyślamy, wielki sztorm powstał, tak wielki, że my się tych sztormów nie boimy, ale jednak ten był wyjątkowo wielki, gdzie zalewała nas woda. Wydawałoby się, że przechylenie już jest tak duże, że za chwileczkę się odwrócimy i będzie po nas. No i mówi, no wtedy wszyscy widzimy, robimy co się da, ale widzimy też, że wszystkiego nie damy rady zrobić. Jesteśmy po prostu czasami bezsilni wobec prawa natury. I mówi, no oczywiście robimy co się da, ale równocześnie każdy z nas modli się nie tylko pod nosem, ale na głos się modli do Pana Boga, żeby nas ratował. Mówi, szczególne nabożeństwo ma się do Matki Bożej, różaniec odmawia w takich sytuacjach. Oczywiście wykonując wszystkie swoje czynności. I mówi, nawet ci ubecy, którzy codziennie nam mówili, że Boga nie ma, mieli prelekcje, oni też się modlili z nami. No więc wiemy, gdzie tam najważniejsze są te najgłębsze pokłady serca człowieka. Oni to pewnie czynili z jakiegoś, bez przekonania, podejrzewam, bez jakiegoś zaangażowania dla pieniędzy, nie wiem, po prostu byli uwikłani. Pan Jezus przychodzi, oni myślą, że to jest duch, ale on mówi, macie tu coś do jedzenia, żeby pokazać, że po prostu ma ciało, tak samo jak i oni. Ale wreszcie, kiedy ta radość jest tak wielka, że aż nie mogą w sobie tego ukryć, że to jest On, bo pokazał im ręce i nogi. I kiedy Pan Jezus mówi, że przecież jest napisane w Piśmie, Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie, imię Jego głoszone będzie nawrócenie, odpuszczenie grzechu wszystkim narodom. Wy jesteście świadkami tego. Wy jesteście świadkami. Apostołowie niespełna 3 lata chodzili z Panem Jezusem. A więc kto jak nie oni mogli być lepszymi świadkami? Jeśli oni coś powiedzieli, co uczynił Pan Jezus, albo co robił, co mówił, no to trudno im było nie wierzyć. No dlaczego mieliby kłamać? Ale świadek to jest bardzo ważna osoba. Możemy kogoś powołać na świadka i on może przekonać sąd do naszej na przykład niewinności albo do winy kogoś, prawda? Świadek to jest ten człowiek, który mówi, co widział, ale też w przypadku Pana Jezusa świadek, w przypadku apostołów, to jest człowiek, który widział, mówi co widział, ale równocześnie jeszcze jest coś in plus. Mianowicie ten człowiek żyje według tego, co widział i słyszał. A więc żyje według Bożych przykazań. To jest człowiek verus Izraelita, prawdziwy Izraelita, prawdziwy apostoł Chrystusa. To jest ten, który nie tylko mówi, co czytał, co wie z religii, ale też żyje, daje świadectwo, jest świadkiem. Bo w przeciwnym razie byłby osobą po prostu w oczach innych ludzi niewiarygodną. No więc my jesteśmy tutaj zgromadzeni na naszej Eucharystii i jesteśmy świadkami, że znamy naszą wiarę, znamy Boże przykazania, ale też przychodzimy i świadczymy, że wierzymy głęboko Chrystusowi i gdy wyjdziemy przez drzwi naszego Kościoła, to nadal będziemy świadkami Chrystusa. Nadal będziemy żyli według Jego przykazań. Oczywiście jesteśmy skażeni tym wirusem grzechu. Ten wirus grzechu towarzyszył pokoleniom aż od Adama i Ewy, aż do dzisiaj, prawda? Bo jesteśmy jakby zawirusowani grzechem, dlatego ten grzech bardziej czy mniej po prostu z nas się wychodzi. To nie może być dla nas jakąś podstawą do tego, żeby wpadać w jakąś panikę, że popełniam grzechy. Nie, każdy z nas popełnia grzechy, ale Pan Jezus nie chce, żebyśmy się na grzechu koncentrowali, ale koncentrowali się na miłości do Boga, do człowieka, koncentrowali się na miłosierdziu, które Pan Bóg chce nam dać, na przykład w spowiedzi świętej. To jest coś nie do przecenienia.
wtedy jesteśmy świadkami Chrystusa. Nie udajemy jakichś osób, które są doskonałe, po rosyjsku jakichś gerojów, czyli bohaterów, ale wiemy, że w nas jest znacznie więcej dobra, z nas wychodzi, aniżeli zła. To zło jest raczej śladowe. Ktoś kiedyś dał 6 zasad, w jaki sposób człowiek powinien przeżywać własne życie. 10 zasad to są przykazania Boże. On dał 6 zasad, które porównał do planowania podróży. Każdy z nas może swoje życie porównać do podróży. Jesteśmy podróżnikami, prawda? Więc w podróży panują pewne zasady. Również i my, podróżując przez własne życie, powinniśmy tych zasad przestrzegać. One pewnie są nam w dużej mierze znane, ale warto o nich również i przypomnieć. Pierwsza zasada: przygotuj plan podróży i jej cel na modlitwie. A więc każdy z nas nie powinien bać się mieć planu na swoje życie. Nie możemy iść przez swoje życie owczym pędem, biec przed nie, a zobaczymy, co tam jutro będzie, a coś życie przyniesie, to przyniesie. Nie. Gdyby na przykład ktoś płynął tym statkiem, tak jak ten marynarz czy dowódca, jakby nie zaplanował swojej podróży, no to wylądował na rafie koralowej i rozbiłby się tak jak Titanic. Prawda? My nie możemy być tak jak Titanic, bo możemy się rozbić w własnym życiu, możemy wpaść w tarapaty, bo przecież wiemy, że jeszcze jest ktoś, ten zły, któremu na tym bardzo zależy, żebyśmy wpadli na rafę naszego grzechu i więcej stamtąd nie wydostali się. Druga zasada naszego planu życiowego podróży to jest: przeglądnij swój pojazd, w razie potrzeby zrób remont. Poznaj swoje wady i zalety, przeprowadź w sakramencie pokuty remont duszy. Sakrament pokuty jest najtrudniejszym sakramentem, jakiego doświadczamy, bo żadna przyjemność iść do konfesjonału, jakiemuś księdzu tam mówić swoje trudności, swoje wady i grzechy, to nie jest łatwe. Również i ksiądz się spowiada i tak samo muszę przełamywać się, żeby po prostu właśnie tego remontu własnej duszy częściej czy rzadziej po prostu dokonywać. A właściwie to Pan Jezus dokonuje remontu mojej duszy, jak jestem w sakramencie pokuty. Tego też nie bójmy. Ta księdza też to jest trudny sakrament. Z tego jak rozmawiam wśród księży, jak się to są opinie, że no nie lubimy się dać do konfesjonału. Po prostu chyba jeszcze nie spotkałem księdza, który by tak z radością poszedł, prawda, nie? No bo to są bardzo poważne sprawy. Dlatego my też nie bójmy się przystępowania do remontu naszej duszy w sakramencie pokuty. Trzecia zasada: sprawdź, czy znasz dobrze przepisy drogowe, czy znasz Boże przykazania. No to jest proste, przecież wiemy. Chociaż czasami się zdziwiłem na katechezie, jak przypominaliśmy sobie przykazania Boże, to się znalazły osoby, które nie znały 10 przykazań Bożych, bo nie powtarzały po prostu, prawda? Ktoś może wiedzieć, jak powinien żyć, a nie znać Bożych przykazań, albo po prostu je nie przyposób, ich po prostu nie przypomina. I te zasady są, należy je wcielać w życie. Czwarta zasada: w drodze naprawiaj od razu drobne uszkodzenia. Nie lekceważ drobnych przewinień czy grzechów. Więc czasami po jakiś potężny upadek w naszym życiu, który mam nadzieję się nigdy nie zdarzy, ale w życiu jakiegoś człowieka jest poprzedzony wieloma drobnymi jakimiś upadkami, na które nie zwracał uwagi, na które machnął ręką. To jest na przykład mówienie przekleństw, słów jakieś, mówienie, nie wiem, zachowanie jakichś tam drobnych niby przewinień, ale one zawsze zanieczyszczają nas samych, prawda? Nie cały jestem brudny, ale mogę mieć ręce brudne, mogę mieć twarz brudną, prawda? Jeżeli ja to zlekceważę, no to potem mogę po prostu być człowiekiem, który o siebie nie dba, więc dbamy o siebie, dbajmy o to, że cały czas się zmieniamy, cały czas te grzechy nasze się zmieniają i wady. Im jesteśmy bardziej dorośli, starsi, tym one się bardziej zmieniają. W razie katastrofy nie trać ufności. To jest 5. zasada. W razie katastrofy nie trać ufności w dobre zakończenie. Grzech jest nieszczęściem, ale pamiętaj, że Bóg jest miłosierny. A więc to, co Judasz zrobił, to ten grzech, który popełnił, wprawił go po prostu w beznadzieję. I wtedy wiem, jak się to skończyło. Więc nie ma grzechu, którego Pan Bóg by nam nie chciał odpuścić.
Tego też po prostu, jeżeli na przykład nam się jeden, drugi, trzeci, dziesiąty raz ten sam grzech zdarza, nie należy się tym zrażać, ale po prostu być. Wiemy, że Pan Bóg jest dla nas bardzo, bardzo cierpliwy. Tylko trzeba być człowiekiem, który również sam stara się nad sobą pracować zawsze. Szósta zasada. Jedź ostrożnie, aby nie spowodować katastrofy. Jesteś odpowiedzialny za to, czy przez ciebie ludzie będą lepsi czy gorsi. Dlatego licz się z bliźnimi, którzy stają na twojej drodze życia. Nie, człowiek, nikt z nas nie zbawia siebie sam. Po pierwsze, to nas Pan Bóg zbawia. A po drugie, nie ma, zawsze jesteśmy we wspólnocie, parafii, w rodzinie i tak dalej. Bardzo istotnym jest, żeby umieć z innymi ludźmi rozmawiać, nie obciążać ich jakimiś naszymi sprawami za bardzo, ale być człowiekiem, który wlewa w serce drugiego człowieka pewną nadzieję. Ja już mówiłem, że tym, co otwiera drugiego człowieka na mnie, jest moja pogoda ducha, mój uśmiech. Takie proste zasady. No bo jakby człowiek się koncentrował tylko na zmartwieniach i trudnościach, no to by przeszedł smutno przez całe życie, a przecież tak nie jest. Pan Bóg daje nam prawdziwe szczęście. Siódma zasada. Zaopatruj się podczas wędrówki w niezbędne paliwo. Jest nim pacierz codzienny i rachunek sumienia. Bez modlitwy nie ujedziemy za daleko. Zawsze nam będziemy czuli, że Pan Bóg jest coraz dalej. On chce być coraz bliżej nas. A więc modlitwa przybliża Pana Boga do nas. I my czujemy Jego obecność w naszym życiu. Rachunek sumienia, no to zawsze polecam, jak się wieczorem modlimy, no żeby podsumować cały dzień i pomyśleć sobie, jak na drugi dzień będę przeżywał, żeby jakichś tam błędów nie popełniać. I wreszcie ostatnia zasada. Pomagaj w drodze wszystkim, którzy Cię o to proszą. Jesteśmy podróżnymi w drodze do nieba. Niebo to jest cel naszej podróży, do którego jesteśmy zapraszani. Ale też myślę, jak wszyscy tu jesteśmy, w ogóle cała nasza parafia, no ja mam takie piękne, że tak powiem, tutaj nie tyle wspomnienia, co doświadczenia, że jest mnóstwo ludzi chcących pomagać drugiemu człowiekowi. Zawsze można na was liczyć. A nie ma człowieka, dla którego w naszej parafii nie można byłoby liczyć w jakichś oczywiście sprawach takich możliwych do osiągnięcia. Dlatego też jest to kolejna zasada naszego życia, że czasami ktoś przyjdzie do mnie w najbardziej nieodpowiednim momencie i o coś mnie poprosi, no to czasami mnie to zdenerwuje, że teraz nie mam czasu, mam zaplanowany dzień. Czasami trzeba wziąć to, wrzucić na bok wszystkie moje sprawy i zająć się człowiekiem, prawda? Taka śmieszna sytuacja kiedyś miała miejsce, mianowicie w dekanacie wielickim, skąd pochodzę. Pamiętam, byłem kiedyś, odpust był w parafii. No i tak, był taki starszy ksiądz, emeryt, bardzo lubił żartować, ale z niego też sobie żartowali księża, bo to był jedyny kapłan z tego grona, który od drzwi przepędził świętego Maksymiliana, prawdziwego. No bo święty Maksymilian chodził i prosił jakoś tam pomoc dla biednych. On go nie rozpoznał i mówił, nie, idź dziadu, idź sobie tam, nie, idź sobie, weź się za robotę. No i przepędził świętego od drzwi. Dlatego też czasami musimy, zostawić wszystko na boku i zająć się czymś, co jest w tej chwili mi Pan Bóg kogoś przysyła. Jest taki opis śmierci papieża Innocentego III, bardzo zasłużonego dla Kościoła. Umierający, przychodzi do niego święty Franciszek, znany oczywiście z Asyżu, i widzi papieża w agonii, trawionego lękiem przed zbliżającą się śmiercią. Papież też się boi śmierci, okazuje się. I wtedy święty Franciszek zwraca się do papieża tak. Ojcze święty, powiedz, co uczyniłeś w swoim życiu, żeby go podtrzymać, żeby się nie bał śmierci, bo pięknie przeżył swoje życie. Co uczyniłeś w swoim życiu? A on mówi, wysoko podniosłem autorytet Kościoła, odpowiedział papież. To mało, mówi Franciszek. Co jeszcze uczyniłeś? Organizowałem krucjaty, starałem się odbić grób Pana Jezusa z rąk Mahometa. Święty Franciszek mówi, to mało. A co jeszcze zrobiłeś? Budowałem kościoły, sprowadzałem zakonników, żeby kult kwitnął. Święty Franciszek mówi, to za mało. Co jeszcze uczyniłeś? Na zmęczonej twarzy papieża spływał, po zmęczonej twarzy papieża spływał pot. I mówił tak, dom mój zawsze był otwarty.
Każdy biedny, chory, samotny, wszyscy potrzebujący pomocy mogli przyjść i jeść z mojego stołu. I święty Franciszek wreszcie powiedział, to dużo, bardzo dużo zawołał. Ojcze, nie lękaj się śmierci. Bóg czeka na ciebie z nagrodą. Pan Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Niech te słowa brzmią w naszym życiu aż do ostatniej chwili tego życia. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcom, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi, że jest prorokiem. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Znaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Bogu Ojcu, który stale do nas przemawia w swoim Słowie, przedstawmy ufne prośby. Za wspólnotę Kościoła, by ceniła dar Pisma Świętego i karmiła się nim na co dzień, także poza liturgią. Ciebie prosimy. Za katechetów, aby chętnie i mądrze odkrywali przed katechizowanymi bogactwo Biblii. Ciebie prosimy. Za rodziny, aby nie tylko posiadały w swoich domach Biblię, ale ją zgłębiały. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, za świętej pamięci Antoninę i Jana Hatala, za naszych zmarłych przodków, aby ich przykład wiary i zamiłowania do Pisma Świętego został wynagrodzony przez Ojca w niebie. Ciebie prosimy. Za nas zgromadzonych przy stole Słowa Bożego i stole Ciała Pańskiego, abyśmy chętnie korzystali z darów na nich złożonych. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, przedstawiliśmy Ci nasze troski i potrzeby. Wierzymy, że przyjdziesz nam z pomocą przez Chrystusa, Pana naszego. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na
i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem, biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją,
ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą siostrą Faustyną, ze świętym Janem Pawłem II papieżem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego potrzebnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jest Pan,
Na swój lud, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne. Doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stąd. Słuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Dzisiaj ofiarą do puszek można wesprzeć działalność diecezjalnego radia Anioł Beskidów. Zachęcam do słuchania tego radia. Ono mówi o naszych tutaj lokalnych sprawach, jak i również można usłyszeć tłumaczenie Pisma Świętego, wyjaśnienie Pisma Świętego, konferencje. Sam często z niego słucham i polecam, bo naprawdę jest co słuchać. Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca, więc składka przeznaczona jest na potrzeby parafii. We wtorek na zakończenie Eucharystii będzie nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcam do pisania próśb i podziękowań. W środę o 17:00 tu w kościele będzie próba dla dzieci pierwszokomunijnych. W piątek uroczystość komunijna będzie 2 maja, wcześniej oczywiście spowiedzi. W piątek uroczystość świętego Wojciecha, biskupa, męczennika, głównego patrona Polski. W sobotę o 13:00 chrzest dzieci Gaja Jurczyk i Blanka Jurczyk. W przyszłą niedzielę, czwarta niedziela wielkanocna, jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu szczególnie modlimy się o nowe powołania do służby w Kościele. Rozpoczynamy cały tydzień właśnie takich modlitw.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj rano Panie zebrały się i wznowiły śpiewanie godzinek ku czci Matki Bożej. 5, 3, 4 Panie śpiewały pięknie. Zachęcam, jeżeli ktoś chce dołączyć, to oczywiście zachęcam, żeby ta cześć ku czci Matki Bożej była szerzona. Jakoś tak w ostatnich dniach, tygodniach spotykam się z wypowiedziami różnych ludzi, którzy w szczególny sposób doceniają w swoim życiu modlitwę różańcową. Mówią, że cuda się dzieją w ich życiu, nawet tego nikomu nie mówią, dlatego też właśnie i śpiewanie godzinek to jest przepiękna modlitwa do Matki Bożej. Bardzo dziękuję również Paniom, które przed tą mszą świętą 10:30 odmawiają różaniec. Również zachęcam, żeby wyjścia do kościoła nie sprowadzać tylko do uczestnictwa we mszy świętej, ale przyjść i, że tak powiem, swoje serce rozgrzać również i różańcem przed mszą świętą. Jak zapewne wszyscy wiemy, zmarł tata naszego pana organisty, pan Ignacy Wysogląd. Pogrzeb odbędzie się w Osieku w sobotę, w najbliższą, o godzinie 14:00. Wcześniej w kościele, pół godziny wcześniej, będą modlitwy przy trumnie świętej pamięci Ignacego. Zachęcam do uczestnictwa. Panu Jarosławowi oraz całej rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia. Bardzo dziękuję za Waszą ofiarność, za indywidualne ofiary składane na Kościół, za niedzielną składkę oraz troskę i sprzątanie naszego Kościoła, zwłaszcza tym, którzy czynili to w minionym tygodniu. Mamy pięknie posprzątaną świątynię. Zostały jeszcze 4 egzemplarze specjalnego wydania Gościa Niedzielnego poświęconego jej świętemu Józefowi, patronowi tego roku. Serdecznie zachęcam do czytania. Cena wynosi 9 zł. Intencje mszalne w poniedziałek, jutro o 8:00 za świętej pamięci Zdzisława Nikiborca od córki Magdaleny z rodziną. We wtorek o 18:00 o za Ludwika Jekiełek z rodzicami zmarłego. W środę o 18:00 za świętej pamięci Anielę i Stefana Jarzyna. W czwartek o 8:00 rano za świętej pamięci Zdzisława Nikiborca msza od syna Krzysztofa z rodziną. Piątek o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich uczestników pogrzebu świętej pamięci Karola Barcika. W sobotę o 8:00 za Jana Wątrzyka, o 13:00 będzie chrzest z mszą świętą i w przyszłą niedzielę o 8:00 za świętej pamięci Stefana Drabczyka w 12. rocznicę śmierci, o 10:30 za zmarłego Józefa Hamerskiego w 4. rocznicę śmierci. Pan Jezus niech nam teraz błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.
Tak, wszystko już mam.